Witam wszystkich bardzo serdecznie, Magda Polnius TV, a ze mną Sebastian Jobczyk, menadżer oraz trener polskiego zespołu piłki nożnej w Newcastle Polish Eagles. Witam Cię, Sebastianie. Witam serdecznie. Sebastian, ostatnim razem jak rozmawialiśmy, to było w 2016 roku, tak więc troszkę czasu minęło. Może chciałbyś przybliżyć na początek wszystkim, którzy nie słyszeli przedtem o tej drużynie i nie wiedzą dokładnie, z czym się zajmujecie, co robicie, gdzie działacie. Może chciałbyś to na początku wszystkim przybliżyć. Gramy w lidze sześcioosobowej. Teraz gramy na Benfield w pierwszej lidze, gdzie zeszłego sezonu wygraliśmy tą ligę. Sezon wcześniej wygraliśmy tą ligę i wygraliśmy Puchar Ligi. W tym roku zaczęliśmy grać, jest taka organizacja Mistrzostwa Polskich Drużyn w UK, która organizuje tylko i wyłącznie dla polskich drużyn zawody. Zapisaliśmy się na te zawody i jesteśmy już w tej chwili po trzecim etapie. Tak więc zaczęliście grać od kwietnia tego roku, jak się nie mylę, tak? Tak, zaczęliśmy grać od kwietnia tego roku. Pierwszy etap był w Coventry. No i kolejny był 3 tygodnie temu i ostatni graliśmy tydzień temu. To może porozmawiamy o pogodzie, bo wiem, że dzisiaj macie tutaj trening, pogoda dopisuje. Co możesz powiedzieć o pogodzie na ostatnich mistrzostwach, które się odbyły dosłownie chyba parę tygodni temu, jak się nie mylę. Dokładnie. Co mam powiedzieć? Wiało, lało. Strasznie było. No, normalnie strasznie to nie były warunki do grania w piłkę nożną, ale tak samo jak my, wszystkie drużyny miały te same warunki do grania i trzeba było grać niestety. Aczkolwiek dograliśmy do finału i w tym finale przegraliśmy 15 bodajże, 14 w rzutach karnych, więc widać jaki wysoki był poziom i jaka waleczna była drużyna przeciwna i nasza. Czyli chłopaki dają z siebie wszystko. Tutaj może chciałbyś pokazać wszystkim wasz puchar? Tak, dostaliśmy od organizatora, któremu bardzo serdecznie dziękuję i bardzo gratuluję tak fajnego, udanego pomysłu, jakim jest te mistrzostwa UK polskich drużyn. Super pomysł. Dostaliśmy puchar Fair Play właśnie od organizatora. No i tyle. Jak rokujesz kolejny etap mistrzostw polskiej piłki nożnej w UK? Bo wiemy, że mieliśmy już trzeci etap, jest kolejny. Jak rokujesz wasze szanse? Czy dacie z siebie maksymalnie wszystko i jeszcze więcej? Dajemy zawsze z siebie maksa. Nie ma tutaj, żaden chłopak nie odpuszcza, czy to jest bramka, czy to jest obrońca, napastnik, pomocnik, czy to zawodnik wychodzący z rezerw. Wszyscy dają naprawdę z siebie wszystko. Czasami po prostu nie dopisuje forma. Mamy trochę pecha, bo od samego początku borykamy się z kontuzjami. Ciągle co najmniej 5-6... Ten wiek. Może ten wiek, no też prawda, aczkolwiek jeszcze nie ma 40, aczkolwiek mamy naprawdę, nie wiem jak inne drużyny w tych edycjach, ale my na tą chwilę skorzystaliśmy z 16 zawodników, więc to jest naprawdę duża liczba zawodników i ciągle tego optymalnego składu na te zawody nie mam, bo ciągle ktoś wypada, ciągle albo kontuzje, albo teraz akurat mamy taki okres, gdzie są komunie. No i mówię, no, mam nadzieję, że już na kolejny turniej, który odbędzie się 22 czerwca w Luton, pojedziemy już pełnym optymalnym składem, zmobilizowani już na 200%. Jeszcze raz chciałem powtórzyć, że frycowe już mam nadzieję zapłaciliśmy i tym razem już nie będziemy walczyć o puchar prezesa, tylko o główny puchar, jakim jest wygranie etapu kolejnego, który jest w Luton. Super, tego wam życzę z całego serca i jeszcze tak na zakończenie, krótka zachęta chyba dla wszystkich, na pewno dla wszystkich o składanie, o miejsce w Akademii dla Dzieci, o składanie i granie u was w polskiej drużynie Polish Eagles, a także o sponsoring, bo wiem, że macie paru sponsorów. Czy chciałbyś może zachęcić pozostałe działające firmy?
Tak, tak, dziękuję na samym początku, dziękuję sponsorom, bo Polniusowi też dziękuję, jest naszym patronatem medialnym, więc też bardzo dziękuję, dziękuję Tobie Magda, też nas sponsorujesz, jest tu nasz kolega, który też właśnie odbywa teraz trening, Marcin Wierzba, który od samego początku masz duży wkład, szalone nożyczki, Solarium Miami, także naprawdę tu szacun dla Was i oczywiście zachęcam inne firmy. Zachęcam inne firmy do sponsoringu, bo wspólnie będziemy coś robić dla nas wszystkich tutaj. Przepraszam, zapomniałem jeszcze o Polski Market. Ania Mini Market. Też bardzo dziękuję. No i zapraszam wszystkich sponsorów do współpracy. No. Również zapraszam rodziców. Jest kontakt podany na stronie na Polniusie. Można kontaktować się ze mną lub z pozostałymi trenerami i zgłaszać dzieciaki, bo no, fajna sprawa. No, fajna sprawa jest, w jakiś sposób się będziemy integrować. Dzieciaki wspólnie zapraszam też dorosłych. Jeżeli mają ochotę pograć w piłkę nożną, to co piątek zapraszam o 20 tutaj na Power League. Super, ja Tobie dziękuję z tego miejsca. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie za ten wywiad. Krótki, ale bardzo treściwy. Mam nadzieję, że do zobaczenia nie za 3 lata, a za 3 miesiące albo nawet za 3 tygodnie. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że zobaczymy się na rozgrywkach kolejnych mistrzostw polskiej piłki nożnej UK. No więc co, chodźmy może popatrzymy na Twoją drużynę, jak się tworzą nowe kontuzje. Dzięki śliczne raz jeszcze. Dziękuję bardzo.